Witam was bardzo serdecznie. Cyprus 2, dziejny wędar Zwiastun Mroku i 143 dzień misji Zwiastun Zagłady. Powoli zmierzamy do zasłoniętych górami miast. Odblokowało się zdarzenie i zmieniło nam zadanie. Mamy teraz dotrzeć do kwatery górskiego klanu. No i sądzę, że góry powinny się odsłonić. Tak? Chyba to wszystko jest zresztą ukartowane dla... Czego? Głównego dowódcy, skoro on nie może zginąć, więc to on najpewniej będzie wszelkie zdarzenia tutaj odpalał. O co prosisz? Dobra, tu już bez wzmocnień wchodzimy w szkieletora. Mimo wszystko nie jest w stanie jakoś szczególnie zagrozić. Staty się pozbyć od razu. No nie dokańczasz dzieła. Odporność na wodę się odpaliła. No lepiej by dla ciebie było, gdyby to były wyładowania. To byś nie dostał od Magusa. Chwilę byś pożył dłużej. Dobra. Was to ja sobie zostawię, bo... Czego? Mam wrażenie, że przydacie się tutaj jeszcze. Więc będziecie czekać na odpowiedni moment. Natomiast tak, ty tutaj do mnie możesz przyjść i zostawić dla mnie fanty. Tak. Zaraz sobie to wszystko weźmiemy. W ogóle jeszcze tego sklepu nie sprawdzałem, ale to... Może byłoby coś tam ciekawego, a może i nie. Chociaż z drugiej strony, skoro tam nikt nie poszedł jeszcze, bo nie mógł, może się okazać, że tam był chyn klanów, teraz się tego nie dowiem. Niepotrzebnie to klanom tak mocno chciałem wykradać. No nic, w każdym razie. Idziemy teraz na pająki. Pozbędziemy się już tego wszystkiego. Co tu jeszcze może nam dać doświadczenie? Aha, teraz z przebiciem masz. Przebicie z raty 10%, to tam niewiele wchodzi obrażeń, no ale ten paraliż, no jest przede wszystkim to, co tu czyni groźnym pająka. Ale nie w tej walce akurat. No dobra, to ty możesz sobie pójść, nie wiem, tutaj na legiony. Razem z kolegą, sympatycznym tropicielem. Tak? No, głównym dowódcą muszę iść do kwatery klanu. Stolicy, no to jedną spróbuję podbić, tą legionową. Zobaczymy, jak to pójdzie i czy w ogóle to pójdzie. Z miastem, no tam później od biedy jakby naprawdę nie było się już czym zbuffować z mikstur, no bo czary jednak zawsze będą. Się będzie truło złodziejami. Czas na kolejną wycieczkę, także trochę pośpiechu. Już sobie tam zajdziemy w następnej turze. No i dobra. Sądzę, że to już może być ostatni odcinek. Najwyżej będzie po prostu dłuższy niż te 40 kilka minut. Już raczej nie będę się miał co rozdrabniać na dwa. To jest chyba bodajże już 14. Już nagrywam ciągiem, to teraz
tej sesji nagraniowej, trzeci odcinek. Panie, wyczuwam nieumarłych. Zaraza. Masz nowe zadanie, podbij kwaterę górskiego klanu. Smoczy lisz, jego trzeba będzie paraliżować. Tu musi być paraliż. Jak on mi zacznie atakować i roztrzaskaniem cały pancerz zje, to będzie bardzo niedobrze. Tutaj też upiór jest takim strzelcem. Niebieski mieczyk, ale co on tam może mieć za obrażenia? Z 90 jakoś. Stówę, coś takiego. Że jakiegoś tam wielkiego szału nie zrobi. No tutaj w zasadzie tak, grając jako gildiarz teraz w endgame, no to można powiedzieć, że jestem w stanie więcej wycisnąć niż mistrz magów. Przynajmniej jeśli chodzi o buffowanie się, bo żadnym innym typem dowódcy bym nie zdobył, typem władcy bym nie zdobył tylu zaklęć. Musiały być dostępne w magicznych wieżach, no i nie wykupione przez bota. Tu jest jeszcze kilka przedmiotów, które by można było sprzedać. To w sumie, wiesz co, Nigel, ty będziesz takim moim posłańcem. O co prosisz? Sprzedaż to. W sumie te swoje artefakty, które masz, też mógłbyś sprzedać na dobrą sprawę. To jeszcze trochę mikstur ci dam. Sądzę, że nie będą mi jakoś potrzebne. No dobra, tak, ja wezmę sobie z 7. Resztę sobie sprzedasz. No okej, wlatujemy tu. Butów nie zdejmowałem, bo i tak by to nic nie dało. O tyle masz, że dużo życia. Wrażenie nie mają tutaj szału. 96, no tak. 101. Bronią srebrną można byłoby ciebie zaatakować, ale w sumie to magus wszechojca by tu zrobił porządek. Bardziej się opłaci ciebie osłabić. Kołaka zaatakuj. Tutaj proszę paraliż. Nie? No to zezłomujemy ciebie tak. No i tu jeszcze na dodatek paraliż, więc za wiele nie zrobiliście. 68 punktów wysysa z jednego ciosu. Mimo że to jest niska wartość, to było 10% chyba. To i tak fajnie się uzdrowić o tyle. No ale najpierw musi oberwać. Dwa eliksiry opowy. Kolejne dwa. No i pan smoczy lisz. 96 z rdzy. O kurczę, wy też tu jesteście. Niczego sobie. To jednego by chociaż osłabić można było. Dobra. Tutaj koniecznie paraliż. Ach. No atakował ten, którego chciałem się pozbyć, ale przebicie było za słabe. Uhu. Super, że trafiasz. Dobra, Jägermeister. Proszę się pozbywać. Tutaj jeszcze raz paraliż. Pięknie. Dobra. Magus coś za bardzo nie chce sprzątać tych szkieletorów. No i poszło. Paraliż tutaj był kluczowy. Udało się. Patrz, co znalazłem. O tak, to jest to, czego szukaliśmy. Artefakt otwierający góry. Dotrzyj do miejsca rozstąpienia się gór, czyli tutaj. Jak mnie mam naszym głównym bohaterem. O, sztandar wytrwałości, no moje ulubione. O co prosisz? Tyle szukania. No to teraz będzie jeszcze lepiej z pancerzem.
No to tutaj trzeba przyznać, nagroda taka długo oczekiwana. Czy można było to teoretycznie dużo szybciej zrobić? Zamiast się skupiać tutaj na rozwalaniu wszystkiego, poszedłbym bezpośrednio do zadania i mógłbym dużo szybciej zdobyć ten sztandar. No ale teraz jest to fajna nagroda po tak długim czasie. Co rozkażesz? Co rozkażesz? Dobra, następne przedmioty tutaj upuszczamy. Znowu nam trochę tego przybyło. Sądzę, że już trzeba będzie iść do trenera. No, Czego dawaj, chcesz? podnoś to. Idzie do sklepu. Już złodziei nie potrzebuję werbować, więc niech całe złoto O co prosisz? leci w szkolenie pana Ardoberta. Ile ty czasu potrzebujesz? Dwie tury. 72 punkty ruchu. No to pośpiech tutaj cię uratuje. Okej. Legiony Jestem wyszły. gotów. No to się ich pozbywamy. Zrobię, co w mojej mocy. Hord, cicho, u klanów też. Tak? Ciekawe, ile ja w ogóle doświadczenia jeszcze dowódcą potrzebuję. Teraz będę mógł naprawdę sporo tego expa kupić. Jestem już przy końcu, więc wyćwiczymy sobie bohatera. Tam jest złodziej po prostu. Dobra, to się tam pofatyguje do niego, żeby Jestem ten gotów. punkt expa zdobyć. Tu jest masa rzeczy do sprzedania. Może na razie z tym nawet poczekam, bo z turami wraz tutaj mogę się zbliżyć do maksa Tak. złota. No i fajnie, tu sobie wyśrubuję poziom dowódcy. O, tutaj dziura w murze jest. Trzeba ją załatać. Jest kilka rzeczy tutaj do poprawy by było. Literówek troszkę, nawet sporową. Z tym złotem, no jest go naprawdę bardzo dużo, ale z drugiej strony dzięki temu, no ja to mogę wykorzystać i sprzedać przedmioty botowi, ale bot też w dużej mierze dał radę zbudować Do nawet trzecie czy ataku! czwarte tiery. Jest to też jak najbardziej spoko. 11 poziom. O co prosisz? Będę musiał pośpiech jeszcze raz rzucić. Co by tu za zdolność brać? Bo talizmany czy relikty to nie bardzo, bo tam dostaliśmy co prawda kilka, ten talizman życia, jeszcze jakieś tam były chyba inne, ale już nie pamiętam. W każdym razie nic szczególnie ciekawego. No przeważnie no to taką umiejętność się bierze. Opłaca się to, ale niekoniecznie na tej mapie. No i mój drogi, może trochę ruchu więcej. Inicjatywa większa. No, zaklęcia od tego są. Większe widzenie na mgle wojny nie bardzo. No, wytrzymałość ewentualnie. Ale tu jest dobrze z punktami życia. Masz rzutowanie. 1800 punktów doświadczenia. Dobra, zobaczymy, jakbym sobie już do maksa Czego chcesz? złota
zgarną. Zobaczymy, czy się uda też. Ale chyba powinno. Na tyle przedmiotów, co tu jest do sprzedania. O, 9 sztuk złota brakuje do maksa. No i zobaczmy, ile to będzie. 2497. To jest tak naprawdę połowa zaledwie. Tak? 50, no. Jeden punkt doświadczenia, 4 sztuki złota. No ale jesteśmy już w połowie, tak? Wrócimy tutaj na pewno niebawem jeszcze. Teraz musimy się tutaj udać. Jestem gotów. No i hordy się teraz uaktywniły przez to, że im złodzieja rozwaliłem. Dobra, raz na jakiś czas się tam rozgowiczkę porobi. Tak? No 20 poziomu to ja raczej nie sądzę, żeby się udało zdobyć. Nie wiem, jaki w ogóle jest maksymalny, no jeżeli można tu bez ograniczeń. W sumie byłoby miło. Ale to za duży wydatek. Możliwe by to było jak najbardziej, bo po prostu sobie przedłużał i przedłużał tę misję. Zbierał kasę i wydawał. I mógłbym tak cały czas. Ale tutaj no to tak przy okazji. Żeby wydać złoto, no to idę. Czego chcesz? Żeby po prostu nie było w sytuacji, gdzie będę miał max złota i to już nie będzie co z tym zrobić. Co z wilkołakiem w ogóle wyszła? Sprytne. To was stać na wilkołaka? No ciekawe. Czego chcesz? Dobra, to przywalę was w takim razie zaklęciami. Chcę, by było szybciej. Rozkazuj, panie. Zaskoczyłem. To tak konkretnie. Zrobię to w mojej mocy. Aj, huklimaną go od razu. Prawidłowo. Tak? Czego chcesz? No w sumie nie ma się co dziwić, no zachomikowali trochę złota przez ten czas, jak złodziej siedział. Się nagle złoto znalazło. To wilkołaka. No to też nieźle, że w ogóle dali radę wybudować. No i kolejna przez dziurę w murze leci. Wysyłamy znowu szpiega. Oby mi się to spodobało. Nie wiem, co oni tutaj mają, wojownika. Czego chcesz? No to już Hukimany nie potrzebuje. Jestem gotów. Zrobię to w mojej mocy. Czego? A ty możesz później spróbować coś wykraść, jak tu już jesteś. Tak? A my zbliżamy się do naszego celu. Zdaje się, okej. Okay. Otworzyły się góry. Tak, udało się. Trzeba poszukać serca Imperium. Poczekaj, coś tu nie gra. Czuję magię umysłu. Ale jak to? Przecież to nasi rodacy bronią serca. Bądź czujny. Dostań się do starego Imperium. No, to tak nie do końca nasi bracia. To nie umarli. Opętali mędrca broniącego serca Imperium. To spisek. Chcą się nas pozbyć na zawsze. Nie damy się żywcem. Na nich!
Dobra, na spokojnie, na spokojnie. Ja tu sobie wrzucę czary. Dam sobie pośpiech. Tylko, że 5 walk trzeba wykonać, ja mam jeden pośpiech do wykorzystania. Ale nie ma tutaj many gaju w ogóle. Też za bardzo nawet nie ma skąd jej pobrać, więc to troszeczkę kiepsko. Tak czy siak nawet tej prędkości bym za bardzo nie posmakował. 2 użycia tylko. Złodzieje ewentualnie jeszcze mogą pomóc z miastem, więc nawet jak nie starczy ruchu, no to tam coś się zrobi, a znowu legiony olałem. Co chwilę jakaś rozgowiczka wychodzi u hord teraz. Dobra, to najpierw tu porządki. Zrobię to w mojej mocy. Ty jak już jesteś, to spróbuj coś kraść. Kamienny deszcz na przykład. Tak? No i tutaj działamy konkretnie. Czy będę potrzebował ochrony przed umysłem? To jest pytanie, bo może... Może by trzeba ją rzucić. Przed żałobnicą ewentualnie, ale to nie opłaci się rzucać na taką jedną walkę, gdzie żałobnica pewnie od razu pójdzie spać. Inicjatywę jeszcze zwiększę mojemu magusowi. Mam sporo eliksirów. Proszę bardzo. Tutaj mogę klątwę demonów na kogoś rzucić. Najprędzej tu. No to lecimy. Prosta walka. Nie poekspili się tutaj zbytnio. No bo to było szybko odsłonięte. Proszę, Nemrod awansował, 13 poziom. Teraz tak, zdejmij buty. I jeszcze te 2 walki się tutaj zrobi. Nie, to będzie prosta rzecz. Ale wzmacniaj sobie, wzmacniaj. Nawet sobie może strzelać. Teraz sprzątaj od razu. A, macie podstawowe statystyki. No to nie. Zdecydowanie nie macie czym tu straszyć. No ale XP i tak dali. Bardzo fajne. 113 punktów obrażeń u Magusa. Plus bonusy. Okej, uda się zrobić jeszcze tutaj te 2 walki. To już są wysokie poziomy, ale no nie dla wszystkich. To jest w ogóle miasto hord nieumarłych. Nie jest neutralne. Dlatego do tej pory cały czas wychodziła rozgowiczka. Bo tu już mieli jednego dowódcę. Okej, tylko ty masz wyższy poziom. Zobaczymy, czy się uda pozbyć tylnej linii, zanim cokolwiek zrobią. No, jak najbardziej. Bezproblemowa walka. O, eliksir żelaznej skóry, trochę jeszcze pancerzy, kurczę, wszystko tutaj, pancerze i... Eliksir Wszechpapy. No inicjatywa to dla ciebie przede wszystkim. Musi lecieć. Żyćka też ci się przyda. Pancerz komu jeszcze?
W sumie to Serafinowi dam. No ale tu też będzie prosto. O, panie biskup, sam zostałeś. Tutaj to w ogóle fajnie byłoby samemu ranić sobie Magusa. Ja to mogę robić. Czy nie? Nie, masz ochronę przed wyładowaniem. Bo tak to bym wielokrotną błyskawicę mógł rzucać, zranić się sam i biskupem wzmocnić. No to można byłoby użyć jakiegoś innego obszarowego zaklęcia. Ale musiałbym najpierw je mieć. Wtedy sam bym się mógł zranić. Oczywiście zranić mógłbym się sam, tylko musiałby być w pobliżu wróg. Więc mógłbym specjalnie to zrobić. Wtedy biskupem wzmacniać. Nie miał takiej walki, gdzie Magus by akurat dostał. Odzyskaliśmy artefakt. Czas wezwać monstra do walki z legionami i hordami. Z hordami to już nie ma za bardzo do czego. Nie cieszyłbym się tak. Zabiliśmy mędrca broniącego serca Imperium. To nie nasza wina. Musimy go pomścić. Chodźmy do miejsca, w którym wezwiemy pomoc. Iść do wskazanego miejsca. Dobra, teraz do smoków. Czyli to już będzie ostatnia miejscówka, która była zasłonięta górami. Tu już niczego nie ma. Zrobię to w mojej mocy. Co rozkażesz? Dobra, to zakończymy turę. Tam jeszcze coś lata. Zobaczymy, co to jest. A na expić się mogło naprawdę już długo, więc no, ciekawe. Co też tam będzie. Idziemy, zobaczymy. Walkiria. Trzy anioły. A tu chyba wystarczy tylko trochę pancerza sobie zapodać. Klątwa demonów to ewentualnie. Szkoda, że jakichś lepszych debuffów sobie hordy nie opracowały, no ale cóż, trudno. Kim jesteście? Odejdźcie. Moim zadaniem nie jest pozwolenie nikomu na dostanie się do serca Imperium. Nie zauważaj, że miasto, w którym znajdowało się serce, zostało podbite. Nie umarli, dopadli artefakt. Bóg miał mnie poinformować, kiedy to się stanie. Kłamiecie. Chodź z nami, ja się przekonasz. Spróbujemy. Potrzebujemy każdej pomocy. Aha, ja chciałem z nią walczyć, ona się do nas dołączy. Chcemy się dostać do istot, które pomogą wygrać nam wojnę. Zgoda, ale jeśli mnie oszukacie, ześlę na was klątwę. Okej. Okay. No dobra. Strasznie mieliście tutaj obniżone punkty życia. No nie, na te walki ja mi się raczej nie przyda. Już ma 5 punktów dowodzenia, więc mogłaby sobie tam jakieś jednostki najemnika wziąć, byłoby spoko. Dobra, to się wzmocniłem na daremno, tak naprawdę. Dobra. Trudno, idziemy teraz do smokełów. Wszystko się zwieńczy walką z legionami. A wrócę tutaj dużo silniejszy niż tak jak na początku chciałem tu walczyć. Tutaj nie miałem jakichś wielkich szans. Więcej zaklęć teraz mam. No, wszystkiego jest więcej. Co jeszcze sobie opracować? Świętą siłę ewentualnie. No można. Tak? Tak, teraz jeszcze dwie tury będziemy szli. Do smoków. To poczekajcie, złota ile? 950. Bo tam praktycznie 6200 będzie. No to do trenera by trzeba było najpierw jeszcze się przejść. Na dobrą sprawę. No, tysiak tutaj został do zdobycia, no to ja muszę do trenera pójść.
akurat w następnej turze. To będę miał 5000, tak? No to tam ponad 1000 punktów doświadczenia z kawałkiem. No to chyba go nie wyszkolę jeszcze. Tak, żeby już mógł następny poziom zdobywać. Chociaż nie, no powinno się udać. 4112. Okej, jeszcze z zapasem nawet. Zrobię co w mojej mocy. Dobra, wódcy się pozbędę. Jakaś tam jednostka niech sobie nawet idzie. Niech ucieknie. O proszę, trzeci poziom. Też dobrze, żeby nie uciekł sobie za daleko. Może się uda go jeszcze dogonić. Ile tutaj będę potrzebował? Trzech tur. Trochę sporo. Dobra, najwyżej tam jeszcze kimś wyjdzie. Sobie dobijemy poziom. No nie, na hordach to mi się akurat nie chce. Nie po drodze mi. Ty sobie weź dowodzenie. Już nie wiem, kogo bym ci chciał dawać. Jestem gotów. Najwyżej kolejnego czeladnika. Jestem gotów. Zrobię to w mojej mocy. Odcienie. No tak. Tak trochę nie po kolei się zajmowaliście jednostkami wroga. No tak, teraz właśnie będą tych odcieni wysyłać. Zapomniałem o tym. No jakbym sam zrobił tą walkę, to byłoby wszystko git. Bym się skupił na tych jednostkach, co trzeba. Co rozkażesz? Dobra, no w pośpiechu go może jeszcze dogonię. Jest tak dużo złota, że to praktycznie co chwilę trzeba wracać. I szkolić bohatera. Jest dużo wycieczek po mapie. No dobra. Pójdziemy, zdobędziemy poziom. Do ataku! No i 13. Można by mu zwiększyć inicjatywę już ze umiejętności. Nie będzie niczego ciekawszego, to w zasadzie czemu nie? Jestem gotów. Teraz tak, chyba te Huklimane by należało wziąć, bo jak tam dostanie mało punktów życia, no to będą odporni. Zrobię to w mojej mocy. No i teraz będą uciekać, więc raczej, że im się to uda. No ale jeszcze zostało parę punktów. Zrobię to w mojej mocy. Dobra. Stał się poniżej tej granicy. To już ma odporność. Więc musisz dobić Huklimanu. No i pięknie. Doktora sobie zrobił. Okej. O co prosisz? No to idziemy tam, gdzie mieliśmy iść. No zaraz będę miał 4000. No, trochę złota chyba będzie przepadało.
chcąc, nie chcąc. O, jaki groźny. Igniskarny mnie tutaj straszy. Pierwsze uderzenie, 35% inicjatywy. Czyli tam dostanę jeszcze 17 dodatkowo. 73 inicjatywy będzie. Co jeszcze? Pancerz większy? W sumie czemu by nie? Dobra, błogosławieństwo Wszechojca jednak wezmę. Na niską inicjatywę tutaj nie narzekam. Zaklęcia robią robotę. Już wystarczająco dobrą. Więc jakoś tak nie tęsknię za tym pierwszym uderzeniem. Pomóc, czy tak niekoniecznie. Ja bym wolał z nimi powalczyć. Ekspy to jak na ekspy. Dodatkowa pomoc nie jest mi tutaj potrzebna. Okej, góry się rozstąpiły. Zobaczymy, czy nam pomogą. Dobra, jest jakiś smokeł tutaj. Ależ piękny okaz smoka białego. Ach, kto śmie mi przeszkadzać? Co? Ludzie Imperium? Nadal żyjecie? Z czym do mnie przychodzicie? Potrzebujemy waszej pomocy. Nasz ród jest bliski przegrania wojny. Nieumarli legiony planują szturm na naszą stolicę. Ach, a co ja mam z tym wspólnego? Przychodzicie do mojego legowiska, prosicie o udział w wojnie. Dlaczego miałbym się zgodzić? Jesteś naszą jedyną nadzieją. A tam. Rycerz Pegazów jest naszą jedyną nadzieją. Dobra, ale śpieszcie się, bo nie mam czasu. No dobra, przeprowadzimy szturm. Oczywiście, tylko... Dlaczego? Ja bym z nim powalczył, a nie tutaj jeszcze. Okej, tu nic nie było. Na ozdoby tylko mieliśmy. Dobra, no skoro już mamy tego smoka, no to niech sobie będzie. Tu praktycznie wszyscy dostaną pancerze. No to biskup, mało życia. To chociaż z tym niebieskim może zawalczę. Uda się? Wkurzony smok. O, jak wkurzony, to nie będzie chciał z nami rozmawiać. Ochronę przed wodą mamy. To wrzucę. Kilka małych wzmocnień. I jakiś tam jeszcze debuff, klątwa demonów. Proszę bardzo. Nie udało się obniżyć obrażeń. Paraliż też nie wszedł, ale obrażeń miałem wystarczająco dużo. Dobra. Ciekawe, co mamy w tej skrzynce. No, myślałem, że po pokonaniu tego niebieskiego się biały wkurzy i od nas odejdzie. Taką miałem nadzieję. No, to też nie było tak, że miałem wybór, tak jak w kompanii ze W Schyłku. To musiałem czarnemu smokowi coś przynieść, on do nas dołączał, albo mogliśmy go pokonać. To w sumie było fajne, że tam był wybór. Ale broń Boże, nie winię tej twórcy. Najbardziej, ja też sam przecież nieraz w scenariuszach daję jakichś sojuszników graczowi. Korona Imperium. Łupanie. To bogactwo. Pierwsza klasa. Trzeba się teraz śpieszyć i
Szkolić. Kurczę, trener by się przydał gdzieś bliżej. Tutaj mamy jedna tura, a tam aż dwie. To idziemy do tego bliżej. No i zostaje nam już bezpośrednio do fortecy mgieł iść. Trochę walk tu jeszcze do przeprowadzenia będzie. 40 minut nagrania. No dobra, to tam wyjdzie przez 50, 55 już. Bez różnicy. Więcej będziecie mieli do obejrzenia. I tyle. Ok. 1800, 2 punkty doświadczenia wykupione. A może 15 się uda jakoś tam coś wyciągnąć. Przekonamy się. Czego chcesz? Dobra, tu jest ekipa od powstrzymywania. Smok nie jest potrzebny. Chociaż tak sztuka dla sztuki. Mógłby coś tutaj przyatakować raz. Tak? Oto sądzę, że ten 14 poziom się uda mieć. Jeszcze jakbym stolicę porobił. Wspomniałem tu o hordach. Trzeba się pozbyć tego. Mieć na uwadze, że mają odcienie. A wzięli jednego. Czego chcesz? Tacy sprytni. Czego? Oby mi się to spodobało. Dobra, rzucę wezwanie do broni. To może troszeczkę szybciej się to porobi. Plus jeszcze mogę trochę obrażeń zadać. Zrobię to w mojej mocy. W sensie Mak się pozbędzie tego. Coś imperium tego, to mogę strzelać. Co to za ucieczki my tutaj stosujecie? Dobra, damy ci moje jednostki. Porządzisz się tutaj trochę. Biały smok legendarny. Co rozkażesz? No, jestem w sumie w połowie drogi do 14 poziomu. W tych walkach tutaj myślę, że powinno się udać wbić kolejny. No i po walce w stolicy też i 15. Zobaczymy. Tego gargulca może na dole pokonam. W sumie to w pierwszej kolejności nawet by stolicę trzeba było porobić. Później wszyscy by się na mnie tam rzucili. To by troszkę szybciej poszło wtedy. Czy ja tu mogę podejść? W ogóle to by się przydało szpiega wysłać. Bym jednak chciał widzieć, z czym mam do czynienia. Może tam już częściowo pamiętam, co jest. No ale mimo wszystko. Tam Tormentia się już tylko przyda. Święta siła, czemu nie? No i klanowe. Do ataku!
I tak się udało im przytruć. Dobra, ciebie już nie ma. Was też. I ty na paraliżu. $720, no ładnie. A tu można by zrobić jeszcze kilka walki i rzeczywiście poziom by się zdobyło. Bo za samą stolicę to tam nie dostanę aż tylu punktów doświadczenia. To będzie ponad 2000. Więc musiałbym się wycofać jednostkami. No tak naprawdę co, musiałby zostać biskup i albo magus ewentualnie i dowódca. Raczej będą trzymać w paraliżu. No dobra, czy my tutaj damy radę tego szpiega wysłać? Już nawet dam tobie pośpiech. Wysyłaj tego szpiega. O co prosisz? No i mana życia teraz się będzie zużywała bardzo szybko. Więc wrzucę sobie klanowe. Tej mana akurat mam pod dostatkiem. No z głębi czarty miały zdecydowanie trudniejszą do porobienia obstawę. Cofać się nie będę wycofał, tutaj jednak paraliże. Mocne. Od guli. No ale tu widzę, że chyba większych problemów mi nie sprawi. Niemniej, no zobaczymy, czy mi się uda wycofać. No. Paraliż jeszcze by się przydał, dobra. Tu przed ziemią nie mam ochrony. No właśnie. Ale czekanie miałem, więc dobra, udało się. Jest 14 poziom. I w sumie to byłby moment, w którym mógłbym wejść w ich stolicę. Wtedy wszyscy mnie tu zaatakują. Więc 15 poziom się powinno udać zdobyć. No to pijemy. I wzmacniamy się, więc co tu jeszcze? Siła, zwinność. Przede wszystkim wezwanie do broni. Magusa by się zdało przyspieszyć. Konkretnie na ogień ochrona też dla każdego tutaj, żeby oparzenie nie weszło. Nie, okej, no z takim pancerzem już myślę, że powinno być git. Ale mnie tu będą wszyscy atakować, później zostanie tylko miasto. Czy z drugiej strony by wypadało zostawić nieco wzmocnień. Ale korci, żeby magus tak się napił porządnie. Okej, to próbujemy. Magus sprząta i paraliżuje od razu. Pięknie.
No i dobra, mamy cię już chyba tu pod kontrolą. Trochę się tu z tobą zabawimy. Przerwanie paraliżu. Muszę pamiętać, żeby magusem się tak nie śpieszyć. Bo to już w pewnym momencie dostanie ochronę. No i tu nie weszło. Teraz ochrona. No właśnie, ochrona na wszystkie żywioły. Na pewnym pułapie dostanie też ochronę na skamienienie, paraliż, otrucie, parzenie i odmrożenie. Więc tu też trzeba będzie uważać. Czy dobrze, że mam dwa źródła paraliżu. To może uda się sprawić, że się tu zbytnio nie ruszy. Okej, na razie jeszcze nie weszły ochrony. A efekty. No ale mamy. Jeden cios możemy i tak przyjąć. Jest osłabiony. Jeszcze dodatkowo oparzenia nam nawet jeszcze nie nałoży. Teraz ochrona na paraliż. Ok. Zaatakował, ale na razie ochrona na ogień nam jedynie zeszła. No i teraz oparzenie. No niestety. Udało mu się. Chciałbym jednak już powoli uciekać. Żeby to wszystko zgromadził Bohcio. Dobra, uciekaj. Zostajesz. Uciekaj, uciekaj. Uciekaj. Czekamy. Czekamy. No i dobra, elegancko. 15 poziom. Pokonałem legiony, super, 1000 nawet tam dostałem many. Ochrona przed burzą, zamieć, wizja Sybilii, Walkiria i zaklęcia legionów. Maledikere, prędkość. W sumie to Maledikere mogę rzucić gdzieś. W tym obszarze na przykład. To wtedy dostaną porządnie. Ach, nie mogę tak. No dobra. Zrobimy coś takiego. Osłabieni, osłabieni. Tutaj osłabieni wszyscy. Świętą siłę jeszcze tutaj mogę rzucić. No to zrobię to. W sumie czy coś jeszcze już mnie nie będzie stać. Zresztą. Czego? Wycofaj się, smoku. Byś tu przypadkiem nie dostał rykoszetem. No i dawać legiony. Naparzać we mnie. Później zostanie mi już tylko fortecę mgieł wykończyć. Podejdzie tu jeszcze? Zdąży? Ach, nie dał rady. I sprzątanie. I drugi cios. Paraliż. No. Ta walka wrażenia nie zrobiła. Zobaczymy jak tutaj. Jest truta. I nie ma truty. I jest paraliż. No przy takich wzmocnieniach to tutaj może być dla nich problem dojść do głosu. No, 114 inicjatywy to już nie wyprzedzą mi raczej magusa.
No to zaczyna imprezę. 506, w ogóle, co ty tu robisz? Czy ty naprawdę możesz 600 mieć? No, nawet jeden cios zalał i to prymitywny olbrzym. Dobra, kto następny? Argulec. O dziwo, właśnie ochrony przed orężem nie mają. A niektóre istoty to już potrafiły mieć. No, do poziomu to jeszcze brakuje. Bohaterowi. Strzeliwać tych, proszę. A reszta może niech ucieka. Stawimy sobie tego biskupa. Chociaż oni tutaj coraz to groźniej zaczynają naparzać. Żebym się na tym nie przejechał przypadkiem. Też może być. To tylko za te dwie jednostki chyba dostanę coś więcej. Dobra. No to on sobie już sam tutaj poradzi. Stanie życia zresztą też mam. ...1667. Dobra, został tysiak. To chyba się już powinno udać. Ale się te modliszki trzęsą. Z zimna. Ten demon nie będzie wiele wart, więc nie chcę tam jakoś specjalnie. Bo to 196 tylko z tej walki. Jest malutko. A, ochrona przed orężem zdjęta już. To ochrona przed umysłem. Pancerz tak nie jest bardzo mocno roztrzaskiwany, ale to o 15 chyba, także on tam miał z awansów jeszcze dodatkowy. Ale to nie przeszkadza. 666! To nie przypadek! No i jeszcze jedna walka, kurczę. To właśnie z tobą chyba dałaby mi ten poziom. No dobra, co tu mogę tobą brać? Sokole oko, obrażenia jeszcze zwiększone. To biorę. Pierwsze uderzenie, nie. Zobaczymy, co tu mamy. Szanse trafienia, inicjatywa troszkę. Aha, no dobra, no to co to? Albo pierwsze uderzenie, albo wytrzymałość. To wytrzymałość. O co prosisz? Jeszcze zaraz tu będzie 16, więc... Później można pierwsze uderzenie wziąć. Nie wiem, czy to mi już naprawdę da tyle, co potrzebuję. Doświadczenia. Do ataku! No to trzeba taka prosta. Ok. Jest 16 poziom. Tu jeszcze jakiś skarb do podniesienia. Eliksir Wszechpapy. Kolejny.
Dobra, Bohcio, trzymaj to. Stawaj już na środku w końcu. Tutaj jakieś skarby, coś było? Chyba nie, bo to raczej legiony już zbierały zawczasu. Tak sobie myślę, czy... Tak nie pijąc za bardzo mikstu, czy dałbym radę jeszcze resztę stolic porobić? Pancerz w sumie jest dobry. Może spróbuję. Tak to by się już mapę całkowicie wyczyściło do cna. Ponad godzina nagrania. No i dobrze. Będziecie mieli co oglądać. Tak sądziłem, że jedna na pewno się uda, bo to można się troszkę wzmocnić, ale... Jak w sumie patrzę, że mam dwa źródła paraliżu, dlaczego miałoby mi się to nie udać? No. Pierwsze uderzenie mi zwiększa o 35. Mam 15% szans trafienia inicjatywy. Dobra, szans trafienia nie potrzebuję akurat. No to pierwsze uderzenie. Teraz mam 74. Dobra, no to co? To idziemy na hordy w takim razie. Tylko już bez pośpiechu, bo troszkę many by było potrzeba uzbierać. Jak da radę, no to w takim razie wyczyszczę mapę do cna już. Zwykle z takim zamiarem gram w Disie dwójce te mapy. Gdy tylko się da, no to czyszczę na maksa. Wyczekać ten moment, żeby już wyprowadzili wszystkie jednostki. Jeszcze ten odcień tam jest w ogóle. Zrobię to w mojej mocy. To ochronę przed umysłem sobie wrzucę ewentualnie dodatkowo i będzie git. Tak? Dam im trochę złota. Generalnie mogę jeszcze pójść do trenera. A w sumie już tak po drodze. To czemu by nie wejść? I tak jeszcze no, po walce w stolicy to już poziom będzie. Czyli licząc no, walkę w stolicy hord i klanów, no to ten 18 poziom by można było wycisnąć jeszcze. Czyli całkiem spoko. No dobra, czekamy aż tutaj wyjdzie czymś. Może mu dam trochę złota, żeby jakoś chętniej to zrobił. Manę już zgromadziłem. Na czary, które potrzebne mi będą. No wy właśnie umarły. Dobra. Chociaż te jednostki tu nie będą przeszkadzać od niego. No, i mamy już tutaj od razu bezpośrednio na odcienia i na Ashgana wejście. Dobra, tu nic nie bierzemy. No to tutaj zwinność, siła, lodowa tarcza, moc witala. Wszystkie buffy świata. No, pieśni wytrwałości brakuje. Jeszcze kilku rzeczy. Ochronę przed umysłem sobie może dorzucę, by tam się przypadkiem udało odcieniowi przeżyć. Raczej wątpię, ale w razie czego lepiej wrzucić jak mogę. Do ataku!
60 jeszcze wchodzi od krytyka, no to ładnie. 9 dych jest w stanie zadać od razu. O, tu nie mam pytań. Okej, odciąg tu już nic nie zrobi. No dobra. Trutka wchodzi niestety. Bo nie mamy szybszego magusa. Dobra, jest paraliż. Znowu sobie kombinować tu z dowódcą. Potrzebuję tej 3000, tam 2000 z czymś z domeną, jest 8000 za niego, tak? To jeszcze 25%. Tam 1/4 z tego będzie. Czyli 10 tysiaków by było, tak? 10 tysiaków na 6 jednostek się rozdzieli. To będzie 1666. No i plus jeszcze tutaj trochę doświadczenia, no to ja potrzebuję 3000. To dwa razy więcej. No bo pouciekam, że tam biskupa zostawię i magusa i to tyle. Paraliż już jest tak potężny i obrażenia mojego dowódcy, że to jest masakra, co on tu robi. O, trutka to jest niegroźna, na dobrą sprawę. Przy tak dużym uzdrawianiu. No i dobra, są poziomy. 17. 303 many, 60 zł. A jeszcze zaklęcia. A mieliście tego więcej. Klątwy Nygrela, coś opracowaliście chyba w międzyczasie. Okej, mamy to. No to odwiedzimy sobie po drodze jeszcze trenera. Trochę many się zdobędzie i pójdziemy na klany jeszcze. I wszystko zwieńczymy zdobyciem fortecy mgieł. To co tu jeszcze wziąć? Maszrutowanie jakieś coś mam. 20% punktów ruchu i tu kartografia. Zasięg zwiadu większy. Dobra, dawaj to. 68 punktów ruchu, maksymalny zasięg zwiadu. I zrobimy to samo, żeby już tam poziom wyciągnąć bohatera maksymalnie. No, 902 tutaj już tylko. To zostanę dwoma jednostkami. Ochrony na lód nie mam, tylko na wodę, więc mógłbym się jakoś, by mieć ochronę na lód, to odmrożenie by może i nie weszło, ale wejść będzie musiało. Dobra, teraz tak, buty zdejmij. No, jeszcze zostanie ci kilka punktów ruchu. Żeby już tutaj dokończyć dzieła. No i dobra. Znowu to samo. Ta inicjatywa tu będzie potrzebna dowódcy, żeby być szybciej niż strażnik. Eliksiry chyżości też mamy. Jeszcze. A niech wejdzie.
nie do broni. Jak tutaj 93, no to żeby mieć pewność, bo tam miałem te 93, dawało się. Ale żebyś miał już 100 ponad. Masz 55, no to jest i tak wystarczająco, żeby być szybszym niż te wszystkie klanowe jednostki. Dużo tu notaczy ciapciorów. Ale paraliż ma nadzieję, że wejdzie. Nie wszedł. No to szansa teraz tutaj. Dowódcy, pięknie. Jeszcze raz, mało ci. Ochrona. Przed powietrzem, tak? I przed wyładowaniami, więc no... Jeszcze raz mnie zaatakuje. Musiałem zdjąć tę ochronę. Ale okej, no jestem bezpieczny już tak naprawdę. I te 50 odmrożenia nie robi wrażenia. Cios krytyczny dowódcy, no to... Mega robotę robi. Dobra, powoli możecie w sumie już uciekać. Zostaniemy samym biskupem i dowódcą. Bo to już więcej potrzebuje ekspów. No i dobra, pięknie. 18 poziom. Plany pokonane. O, złota mieli ogrom. No, w końcu siedzieli tutaj i nic nie wydawali, także... Okej, dostaliśmy resztę zaklęć. Ten hymn klanów, na którym się tyle musiałem męczyć. Dobra, co, 19 jeszcze niby można byłoby zdobyć, tak, bo... W sumie co, zrobiłbym to w jedną walkę. Tutaj z drużyną, ale już, szczerze mówiąc... Aż tak mi się nie chce. 18 już jest wystarczająco dobry. Wszystko ładnie, pięknie. Teraz tylko dotrzeć do tej fortecy i tam powalczyć mocno. Co ja ci mogę dać jeszcze? Szanse trafienia, tu inicjatywa, to wszystko to już masz. Marszutowanie dostaniesz. 81 punktów ruchu. Szybciej dotrzesz do miejsca. Ewentualnie Smokał się poświęci. Miał nam pomóc szturmować fortecę mgieł, to niech się przyda. No a przeciwnicy tam są co niemiara. Tak? Nie będzie łatwo. Bez wzmocnienia, no. Damy mikstury, no to już myślę, że pójdzie. Nie ma tam jakichś strasznie przegiętych chyba źródeł, no. Włodarz może tutaj oparzeniem zaskoczyć, więc może ochrona przed ogniem nie była wcale zła. Tak? Akurat się może przydać. Dobra, wkroczymy sobie tutaj i poczekamy na manę. Tak, jak tak będziemy czekać, to może ktoś tu jeszcze przyjdzie. Pomożecie wszyscy. Przeatakujemy tutaj. No, walki ja strasznie długo będzie szła. To może ja po prostu przewinę te kilka tur, niech sobie tu wszyscy przyjdą. Coś tam zaimprowizują, zaatakują. No dobra. Jestem wszystkimi teraz. W sumie nie wiem, czy nie lepiej, żeby tutaj obrońców miasta przyatakowali. O co prosisz? Tu jeszcze z Tiamatem jakoś da radę. Łatwiej. Myślę, że będzie. Także co? Lecimy z zaklęciami.
No i teraz się jeszcze napijemy. Kto tu będzie najbardziej potrzebował się napić? W sumie tu widzę, że Jäger. Obrażenia. Magusowi wszystko zwiększamy. Pancerz dodatkowo. No potrzebowałby na pewno Magus i Nemrod. Inicjatywa dla ciebie. I dla... W sumie może tobie, bo ty masz przebicie. I tutaj dla wszystkich. Ochrona przed śmiercią, tutaj eliksir mocy, no to dajemy tobie. I nietykalności jeszcze. O, to dla healera. Dobra, no to wchodzimy w pierwszą walkę. Do ataku! Co my tu mamy? Tiamat na 17 poziomie. Ochrona przed umysłem i przed ogniem. Więc jego nie sparaliżuje. Najprędzej dowódcę. No dowódca już prawie zezłomowany. Oręż. No tak, tobie by tutaj się przydało zmniejszyć obrażenia. To jest przebicia tutaj przywal. No i Magus. Ładnie. Obniżenie poziomu jeszcze weszło. 42 inicjatywy na biskupie. Musi czekać, żeby wrogowie zadali obrażenia. Ekipa w środku jest dużo, dużo różniejsza. No jeszcze dzięki za wzmocnienie. Chociaż nie wiem, czy ono w ogóle cokolwiek już zmienia. Musiałbym sprawdzić dokładnie. No jesteś twardy, to trzeba ci przyznać. Okej, poszło 1023 punkty doświadczenia. 5 maści leczniczych. Zobaczmy, co my tutaj mamy. Ochrona na ogień, ale na umysł nie. Kopanka przeklętych ma na umysł, ale nie na światło, czy tam ładowaniem. No od światła chyba było paraliżowanie od Magusa. Tutaj na umysł, tu na ogień. 313 do parzenia. Dobrze, że ja mam na ogień ochronę. No nie mam na oręż, ale... Dużo to ja tutaj nie zrobię. Zdecydowanie nie. Dam trochę expów tylko im. O kurde. Dobra, widzę, że to nie ma sensu. Zbytnio. I się nachapią expa. 4000 na ich 5, dobra, tutaj nie dostaną raczej poziomu. Smokeł co najwyżej to coś może zrobić. Dobra, w sumie spoko. Coś tam zawsze zadał. O, i chochlik. Gdybym był mistrzem magów, to jeszcze dałbym mu tu ochronę na umysł, tak? No to niestety. Co rozkażesz? No dobra, przede mną druga walka. Koniecznie trzeba będzie paraliżować włodarza. Dobra. Tutaj oparzenie też groźne, ale wejdzie tutaj raczej. Będzie ochrona. Magus. No nikogo nie sparaliżował. Dobra,
po włodarzu. Ale tu dalej groźne oparzenie jeszcze może wejść. Dobra, nie ma już tyłu. Zostało tylko przyjąć oparzenie. Ale poszło. 755 doświadczenia. Udało się nam. Dziękujemy za pomoc, istoto. Za pomoc zapewnimy ci dożywotni spokój. Ach, tego oczekuję. Za niedługo wrócę w silniejszej formie. Siemka z tej strony Skyzero, czyli autor mapy. Dziękuję za poświęcony czas. Do następnego. A następna mapa też będzie od Skya. A czy następna. Jeszcze jedną na pewno gramy. Bo jeszcze jedną stworzył. Ale coś więcej jeszcze. Jeszcze chyba dla klanów ma kilka map. Coś będzie na pewno ogrywane. W następnej kolejności mapa Michaelusa, którą tworzył już jakiś czas temu. Jedną już ogrywaliśmy, Apogeum, właśnie imperialną rasą, też duża mapa, to będzie dla Legionów. No dobra. Misja wykonana. A może sobie go przeniesiemy. Na pamiątkę tychże walk. No i dobra. Scenariusz zakończony. Udało się. Oswobodziłeś Imperium. Twierdza MGF została przyjęta. Dziękuję za zagrania na mojej pierwszej zrobionej mapce do gry Serps 2. No właśnie, no tak, to była pierwsza od Skya mapa. Później właśnie kolejna. Była to. Coś to była za mapa. Bo Hordami. Czas zemsty. No i jeszcze dla klanów. Taka mini saga właśnie była. No, zakończona mapa. Bawiłem się świetnie tutaj. Odcinków, co nie miała rano, chyba 14 wyszło. Także naprawdę dużo zabawy, dużo grania. No, były momenty, w których trzeba było dobierać sobie przeciwników. Trochę obaw tutaj przed Gargulcem na początku, przed dowódcami klanów. No, hordy się tam za bardzo nie ujawniły. No, było co robić na mapie. Fajnie się też udało drużynę rozwinąć. Wszystkie jednostki właśnie tutaj przetestować. Czy to Nemrod, czy Serafin. Jäger sobie fajnie radził. Magus też naprawdę potężny. Chociaż no, mam wrażenie, że ten paraliż też nie wchodził, nie wiadomo jak. Często nie wchodził w całe drużyny cały czas, więc no nie był aż tak przesadnie OP, moim zdaniem. Okej, no to...